Jak No to? właśnie, tak, właśnie dobrze mówisz, że do tego jeszcze potrzebny jest scenariusz, czyli jakaś scenka, jakaś historia, coś tam wymyśleć. Ja bym Jeszcze coś z takim takiego, cosplayem. słuchajcie, Masz Ben Park, ale ja bym coś porno. takiego nagrała, ja bym coś takiego nagrała, że siedzę sobie tutaj, dajmy na to, gdzieś tam w pracowni, pani fotograf, w jakimś żakieciku, spódniczce, szpileczkach, tam bluzeczce. I pracuje na komputerze. Przychodzi jakiś przystojny mężczyzna, no i tam rozmawiamy sobie, prawda? To jest jakiś klient mój, studia fotograficznego. Ale jakaś chemia między nami. Widać, że on tam zagląda za dekolt i w ogóle się uśmiecha. Ale można się domyśleć, że to jest osoba, że to nie jest pierwsze spotkanie, tylko my się już znamy, ale nic nas nie łączy. Ale jednak jakaś gra tam ciała, mowa ciała i tak dalej. No i on na przykład mnie tam bierze za rękę, czy tam dotyka, ja się odsuwam, że właściwie Wybuch to to nie chcę, że właściwie to nie chcę, a z drugiej strony to chcę. No i jest tam biurko takie duże z jakimiś rzeczami, z tym, że nie ma tam aparatu fotograficznego ani żadnych jakichś cennych przedmiotów. I on unosi mnie tak, bierze mnie tak pod pachy, unosi mnie tak do góry, sadza mnie na tym biurku, ręką taką umięśnioną, zrzuca wszystkie rzeczy z tego stołu. Tak jak mówię, aparatu fotograficznego tam nie ma, bo no nie pozwoliłabym, żeby mi coś rozbił, tylko jakieś papiery, długopisy lecą sobie. Rozpina mi ten żakiet, tą bluzeczkę. Wtedy okazuje się, że mam na sobie bardzo ładną bieliznę. Ściąga mi spódniczkę, A w jakim jaś kolorze bielizna? właściwie czarna. Ściąga mi biustonosz czarny, ładny. Ściąga mi spódniczkę. Żakiet czarny, czarna spódniczka, a bluzka jakaś taka fioletowa, albo nawet biała. Ściąga mi Uuu. spódniczkę, okazuje się, że mam pończochy na sobie, takie samonośne, pasek do pończoch i takie czarne majteczki kolorunkowe, stringi. On się patrzy taki w ogóle zdumiony, że taki strój, nie? Ściąga mi tą bluzkę, ten żakiet i tą spódniczkę. Ja rozchylam nogi, już się nie bronię, ale on chce zobaczyć, jakie mam na sobie majteczki, kładzie mnie na brzuchu na tym stole. Okazuje się, że mam takie ładne stringi, się wbijają w pośladki, pośladki takie ładne, okrągłe. No i ściąga mi te majtki i nawet mu się nie chce całkiem rozbierać, ściąga tylko spodnie, zostaje w koszuli, ściąga tylko marynarkę, koszula rozpięta, krawat mu tak wisi na szyi, też tego krawatu nie ściąga, no i zaczyna się seks i tam na różne sposoby, czyli Jakie pożycie? skoro już leżę na tym biurku, no to najpierw od tyłu, potem bym chciała, żeby tak wziął mnie na ręce i oparł plecami o ścianę i żebyśmy się tak kochali, że ja w ogóle nie dotykam nogami podłogi, tylko on mnie tak utrzymuje siłą swoich ramion. No i w międzyczasie jakiś seks oralny jeszcze tam dla zabawy, a na końcu lądujemy na dywanie, on się kładzie na mnie, no i kończymy. Ewentualnie, jeśli tam jest jakieś łóżko, no to w tym łóżku. No i tak sobie No dobrze, wyobrażam. żeby to się porno i reklama studia. I tak sobie wyobrażam taki film, po czym dzwonek do drzwi, okazuje się, że ktoś tam puka, bo miałam następne spotkanie, o którym zapomniałam, miałam zrobić komuś zdjęcia do dokumentów. Szybciutko wskakuję z powrotem w ten uniform, w ten swój żakiecik, strój. On się zapina, ubiera jakby nigdy nic. Otwieram drzwi, wchodzi jakaś osoba na zdjęcia, a ja mówię do niego, no to dziękuję bardzo panu za spotkanie. To zapraszam znowu w przyszłym tygodniu o tej samej porze. A seksualny I on test na wychodzi. pszczoła, Elu? Aż od słuchania gorąco się zrobiło. Kolejna I reklama studia seksualny test by cię fotograficznego. interesował? I coś takiego, z tym, że w ogóle to się dosyć szybko bym chciała, żeby się odbywało. No tam jakieś pół godziny i tyle, nie? Czyli taki szybki seks.
A potem kolejny klient. Ja myślę Nie, 5 minut. nie, nie, kolejny nie, już z tym za tydzień, nie? Teraz ten Będzie. scenariusz z dostawcą Glovo na przykład też by mógł być. O jakimś takim z Indii na przykład. Nie, to już lepszy by był ten twój taki rockowy styl w tych podartych kabaretkach, co teraz je tak specjalnie podarłaś. I jak przychodzi jakiś policjant, a ty go uwodzisz, żeby cię nie zatrzymywał. Ale policjant może Coś też połową. przyjść z siatką z Glovo, a potem zrobić tikal masala. I jeszcze w ogóle w czasie całej tej sceny to byłby taki seks, nie taki romantyczny, tylko raczej taki wulgarny, głośno byśmy się zachowywali, taki zwierzęcy po prostu. To znaczy nie, nie wulgarny, ale taki tak ostro, nie, że tak szybko, że on mi ten żakiet rozpinał, urwał mi guzik, o coś w tym stylu, nie? Kurwa Ela, bo to ciurek staje aż od samych opowieści. Jesteś Pytaliście pierwszy się, mężczyzna. jakbym miała nagrać film, no to jakbym sobie to wyobrażała, no to coś takiego bym na przykład chciała nagrać, nie?